Tego co widzę, to Avenger nie się tutaj wkopał. Nie no, SOA! Dobra, pora się ewakuować. Szybciej, bo zaraz on tutaj przyjedzie. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się polską maszyną Wilk XC8, niszczyciel na 10 poziomie, maszyna drzewkowa. Tylko że ta konstrukcja polskości w sobie ma strasznie mało, ponieważ podwozie samo w sobie jest fińskie, no i wieża wraz z armatą jest belgijska, ale za to działo jest dostosowane tak, aby dało się używać amunicję NATO. No i na początek poznacie historię Wilka, a potem go sobie zobaczymy w grze. Wilk XC8 to kadłub KTO Rossomaca z dodaną belgijską komercyjną wieżą Cocker Il XC8. W odróżnieniu od poprzedniej wieży, na modelu XC8 można zamontować większe działo gładkolufowe Cocker Il 120 mm L50 z automatycznym ładowaniem, które obsługuje pełny zakres standardowej amunicji NATO 120 mm. Wprowadzenie do Rossomaca działa 120 mm rozwiązało zapotrzebowanie logistyczne w szeregach polskiego wojska, które przyczyniło się do fiaska oryginalnego Wilka. Prototyp Wilka z wieżą XC8 został zaprezentowany publicznie w 2015 roku podczas targów MSPO w Kielcach, a ponowna jego prezentacja odbyła się rok później. Pojazd ten został również zaoferowany polskiemu wojsku, ale w tym momencie, w październiku 2016 roku, nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji o jego wprowadzeniu lub odrzuceniu. Dla tego pojazdu nie ma określonego miejsca w strukturze polskiej jednostki wojskowej. Wojsko Polskie bada obecnie wiele pojazdów wsparcia ogniowego, m.in. wstrzeszoną platformę Andersa i Gepard WWB, co powoduje, że przyszłość Wilka jest niepewna. No, z historii to tyle, teraz obejrzyjmy sobie dokładnie ten pojazd. Jak wcześniej wspomniałem, jest to niszczyciel 10 poziomu, pojazd drzewkowy. Jeszcze istnieje odpowiednik wersji czołgu lekkiego, który ma dokładnie tę samą wieżę i tę samą armatę. Różnica taka, że ma inny system ładowania, a mianowicie ma ready racka, a tutaj mamy po prostu jednostrzałową armatę. I jeszcze jest druga wersja Wilka, dokładnie WWO Wilk, wyposażony w działo 105 mm w dość podobnej wieży. No dobrze, a więc nasz Wilk jest wyposażony w działo gładkolufowe 120 mm i czas przeładowania tej armaty to 4,5 sekundy, czas celowania 2,25 sekundy. Depresja działa 9 stopni, elewacja 42 stopnie. Rozrzut na amunicji przeciwpancernej wynosi 0,119, na amunicji odłamkowej 0,149, pociski kumulacyjne mają 0,129, natomiast na rakietach jest 0,082, a pociski Pele posiadają 0,139. Natomiast prędkość obrotu wieży wynosi 54 stopnie na sekundę. Warto jeszcze wspomnieć, że jak mamy na przodzie Wilka lusterka, to one sprawiają, że działo podnosi się, przez co w niektórych sytuacjach, jak stoimy i mamy ograniczoną depresję i nie możemy konkretnie przycelować do danego przeciwnika, często tak najlepiej jest stawać bokiem tej maszyny, niżeli tak bardziej frontem. Wilk posiada całkiem duży wybór amunicji i pierwszą jaką mamy to jest przeciwpancerna, która ma przebicie 800 mm i zadamy za jej pomocą 570 obrażeń. Potem mamy do odblokowania drugą przeciwpancerną, która ma penetrację 850 mm i zadajemy 600 damage'a. Następnie kolejną przeciwpancerną jest Pele FSDS, czyli taka nowocześniejsza przeciwpancerna, która potrafi zadać nie przebijając się i ma bardzo duży procent szans na uszkodzenie modułów. Ta amunicja ma penetrację 700 mm i zadaje 600 obrażeń, natomiast w częściowej penetracji zadamy 250 obrażeń. Kiedyś ta amunicja potrafiła one-shotować praktycznie połowę czołgu, wysadzając amunicję i połowę innych modułów. Kolejny pocisk to jest Hit MP, który ma przebicie 950 mm i zadamy za jego pomocą 720 obrażeń, częściowa penetracja 90 obrażeń. Pociski PPK, rakiety o penetracji 1100 mm, które zadają 660 obrażeń, w przypadku braku penetracji 165. No i na koniec mamy pociski odłamkowe o penetracji 50 mm, które zadają 855 obrażeń, częściowa penetracja 240, w przypadku braku penetracji 60. Wilk jak widać nie posiada pancerza, jedynie ma trochę odporności na działko 30 mm o przebiciu 205 mm, gdzie przód wieży ma 217 mm, policzki natomiast 75, górna płyta ma 300 mm i mogą się tutaj odbijać działka automatyczne, natomiast już pociski czołgowe będą się bez problemu przebijały, dolna płyta 77-85, a cały bok to jest 60 mm, wieża 30 na wysokości kół, no czasami 40-90.
Jak widać w przypadku amunicji przeciwpancernej normalnej, no to wszędzie pojazd jest całkowicie zielony. Jedynie dla amunicji kumulacyjnej czasami pojawiają się strefy, gdzie pocisk się może odbić. Jeszcze na Wilku możemy sobie zamontować siatkę, która nam zapewni minimalistyczną ochronę przed pociskami kumulacyjnymi. Tylko jak dokładnie przyjrzymy się, to ta siatka praktycznie nie daje żadnej ochrony, ponieważ bez tej siatki odporność na kumulacyjne to 70 mm, z tą siatką 80. Jedynie ta siatka zapewnia ochronę, kiedy pojazd stoi pod tak wielkim kątem, chociaż tutaj niby pokazane jest, że odporność nawet 500 mm, 800, pocisk ma przebicie 920, więc tu już 1000, ale niby pokazane, że dalej jest penetracja. A tu tak zdejmiemy, to jest 400, więc nie wiem, czy to jest akurat jakiś problem z odczytem, ale tak czy inaczej ta siatka no, nie jest opłacalna, bo i tak wszyscy będą walić bez problemu w przód, albo będziemy po prostu dostawać z rakiet, a ta siatka już nie daje żadnej ochrony przed rakietami. Opancerzenie jest małe, ale przynajmniej mamy 2450 HP. Jeszcze co do ochrony, no to w Wilku możemy mieć automatyczny twardy SOA zamiast tej siatki. Jak tutaj widać, tutaj są takie pręty, które się wysuwają i są w stanie po prostu zestrzelić rakietę kumulacyjną, która leci w naszą stronę, natomiast przeciwko kinetycznym nie daje to żadnej ochrony. W Wilku mamy do wyboru dwa silniki, pierwszy o mocy 490 koni mechanicznych, z tego co widać zmniejsza nam prędkość maksymalną minimalnie, ale znacznie wydłuża osiąganie prędkości do 32 lub też maksymalnej. Następnie mamy silnik 550 koni mechanicznych i dzięki niemu możemy maksymalnie jeździć 106 km na godzinę, do tyłu jeździmy 40, od 0 do 32 rozpędzamy się w 3,63 sekundy, od 0 do 106 w 20,61 sekundy. Prędkość obrotu kadłuba, czyli po prostu jak skręcamy, to 48,73 stopnia, a prawdopodobieństwo pożaru wynosi 6% dla obu silników. Jak na niszczyciela, Wilk posiada całkiem, no taki powiedziałbym, średni kamuflaż, który wynosi tylko 27% maskowania, a sam zasięg widzenia to 380 metrów. W Wilku mamy jeszcze umiejętność celuj, która zwiększa nam precyzję armaty, a tak samo przyspiesza jej szybkostrzelność. Umiejętności, jakie warto dać załodze, to do kierowcy przyspieszenie na bezdrożach, a tak samo żywotność kół. Natomiast do dzionowego jest to prędkość obrotu wieży, a tak samo ulepszony wskaźnik utraty celności przy strzelaniu. Z dodatkowych modułów, które posiadam, to jest ulepszony zamek, który zwiększa szybkostrzelność, a także zmniejsza okrąg. Następnie jest farba, która zwiększa współczynnik kamuflażu. Zaawansowane systemy optyczne, które zmniejszają mi okrąg, a tak samo następnie, który przyspiesza prędkość celowania. Na Wilka możemy zamontować jedną specjalną skórkę Revenant, która była dostępna w wydarzeniu i ta skórka bardzo jest wzorowana na Egipcie. Jak tutaj widać, parę elementów na tym pojeździe się świeci, co najważniejsze też oczy w trakcie bitwy świecą się. Już raz tę skórkę pokazywałem, bardzo fajnie na tym pojeździe wygląda. Szkoda tylko, że posiada taką jedną niestety skórkę, nie ma ich trochę więcej. No to teraz, moi drodzy, przejdźmy na pole bitwy i zobaczmy, jak tym Wilkiem tutaj się wojuje. Jedzie Shadow? No nie no. Może tutaj szybko apeki, szybciej, szybciej. No nie no, rakietami go musieli akurat rozwalić. X-em już się nie wychyli. Ten Shadow jak tutaj przejechał, aż dziwne, że go nic nie trafiło. A to u nas 640 tak pojechała, to nieźle. Shadowa nie ma, X-em. No nie jest ciekawie. Aj, nie wyszło to trafienie. Szybciej, szybciej, szybciej. Niewielkie uszkodzenie. Dobra, maszyna rozwalona. Tam jedzie X-em. No oczywiście. Aj, opiernicze. X-em, X-em. Może jednak to wyłączę i szybko stąd spierdziczę. Czy jak będę dalej, to mnie nie zobaczy? To nie X-em, tylko Babrams. Jeden pies. I to Babrams, i to Babrams. Tylko ten ma 120, nie 140. Jest, jest, jest.
No gościu, wyjedź, wyjedź, wyjedź. No nie bój się, no czego ty się boisz? No come on, do przodu, do przodu. O, nie, nie, nie. Kurde. Jest po mnie. Chińczyka jako tako widzę. No nie, no nie przebiło się. Teraz on wie, że tutaj będzie dostawał, to się całkowicie wycofa. Dobra, Avenger zdjęty. Kawałek podjadę tego Chin... Dobra, Chińczyk dostał, ale... Za bardzo do przodu pojechał. Jak oberwał za 2000. To został tylko tam 21. Przepraszam, co mnie wykryło? Z tej strony dostałem od ZTQ? Co? My się bardziej tutaj schowam. Tutaj jest! Nie trafiłem. Pelka wygra bez problemu. Jest tutaj ghost. Już nieważne. Jedynie co? PLK, PLK, PLK. Aj, nie widzę ich. Nie zdążę podjechać ich rozwalom. O kurde, kurde, kurde. 195 na moich plecach. Bardzo niedobrze. Tutaj wolę się schować. Ona akurat jest dość szybka. No już byś przejeżdża przez most. Fajnie, wykrył mnie. Czy to oznacza, że on jedzie po mnie? Tak, typ jedzie po mnie. Niszczyciel, free frag dla 195. Przynajmniej im pospotuje. Tą sinica padła? Naprawdę? Naprawdę? Aż tak żałosnej gry w MBTQ. Na takiego niszczyciela to ja w życiu nie widziałem. Gość naprawdę musiał być zdesperowany albo kiepski. Andersie, Andersie, ty jesteś za tym budynkiem czy za tym następnym? Dobra, załatwili go, czyli został Redback, Pelka i Leclerc. Leclerc jest tam. Dostał ładnie w podłogę. Ale się schował. O, jest Redback, Redback. Szybciej, szybciej, szybciej. Nie zdążę przeładować. Pelka gdzieś tutaj stoi, bo widziałem pocisk. Dobra, to nas spotowało, snajper. Ale Pelka też tam była na górce. Jadę prawie maksimum i wciąż za wolno. Nie wiem, zrobię jedno z najbardziej szalonych rzeczy. Nie zrobię! No, musiało to tak zadziałać, bym go rozwalił. O pierdziele, już mnie coś wykryło, mimo że mam dobre maskowanie. Nie ma co, spadam stąd. Pierdnicze. Dwoma pociskami jeszcze oberwałem. Załaduj mnie tutaj pele, może od boku się chociaż przydam. Tylko jedno trafienie. Na mnie chociaż coś tam wyszło, bo tam z drugiej strony mapy to... Nie ma żadnych szans na jakiekolwiek wojowanie. Leclercowi udało się przywalić.
Dobra, jeszcze jedną bułę dostał i już go tam rozwalili. Coś jeszcze tam pojechało, obiekt. Jest tutaj 490. Jakby mi się tak udało szybko podjechać. Jeszcze jeden strzał. Jest babramsik, tam za filarem. O kurde, gdzie on dokładniej stoi? Jest, 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 jest! Dobra, dostał. Kurde, rykoszet. I znowu mi się schował za te budynki. Chociaż tutaj jest widoczny? No nie, no! Kurde, wraca mi tutaj ty babramsie. Z tego co widzę, to Avenger nieźle się tutaj wkopał. Nie no, SOA! Dobra, pora się ewakuować. Szybciej, bo zaraz on tutaj przyjedzie. Dobra, nie trafił. Ja pierdzielę. Gdyby nie to twarde, wzmocnione SOA, to bym tę armatę mocno uszkodził. Dobra, tutaj armata... Za co ty... Tu jest schowana. Ładnie dostał. Kurczę. Za wysoko celuje. Pierniczy, musi akurat mi to tutaj przeszkadzać, to bym miał piękny widok na tę armatę. Szybciej. Ramka padła. Na ślepo ładnie dostała. Uj, PLK. Szybciej. Nie zdążę załadować. No i sporo tutaj graczy przyjechało. To dobrze, będę miał wsparcie. Coś mi wykryją. Odgonią przeciwników zawsze. Dwa MBT-ki, 15. Ryfin. Dobrze, ładnie skita dostał. Raybolt, Raybolt, ale się schował. Kurczę, nie zauważyłem, tam była gała chyba. Jest, 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 jest. Nie trafiłem, a raczej się odbiło. Czy był przez chwilę gość widoczny. O, o, tu jest piękna depresja. Leopard. Może lepiej załaduje APK-a. Hit ogólnie mu przywalił, ale raczej ledwo co zrobił. Raybolt dostał, ale się schował, na dwa strzały jest. Gryfina nie widzę. Leopard. Nie zdążę. No niby szybkie przeładowanie, ale oni i tak znikają. Już lepiej by mieć tutaj 130 czy 140 mm działo. Dostał na ślepo. Ładnie poszło. Jak jest ekipa, za którą można pojechać, jest w miarę duży, otwarty teren. Nie widzę Mefista. O, ten wilk sprawuje się rewelacyjnie. Najprawdopodobniej nawet nie przywaliłem w korneta, a tam ich od tyłu zajechał. Epsko, jak go nie wykryją. M8 jest PLK. Dobra, PLK została rozwalona. Nawet nie zdążę dojechać, a już go rozwalą.
No, i to się skończyła. A więc, moi drodzy, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jak widzieliście, Wilk jest dość specyficzną maszyną. Ma bardzo celne działo, potężną penetrację. Robi bez problemu ogólnie damage, ale robi ten damage mały, ledwo jest w stanie zrobić powyżej 4000. No chyba, że już będziemy mieli zajebistą akcję, ale przeważnie tak u mnie średnio to wyszło 3-4 tysiące. Większość map po prostu na to nie pozwala, są za ciasne, za mało otwartego terenu, a przede wszystkim czołgi lekkie czy samochody, które powinny spotować w większości, stoją tak naprawdę za wami albo pojadą na pałę i zginą. Więc tutaj niszczyciele z armatą, z taką 120mm mają bardzo przewalone. Gdyby te armaty były większe, czyli 140mm, to miałyby zdecydowanie większy potencjał. Tak to bardziej niszczyciele rakietowe mają znaczenie. No i jeśli materiał wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, zachęcam też do obejrzenia innych materiałów na moim kanale, koniecznie wbijajcie na Discorda, link macie w opisie i do zobaczenia w następnych odcinkach, trzymajcie się, na razie!